Spotkanie dzisiejsze jest możliwe dzięki zaangażowaniu i partnerstwu w działaniu z panią dyrektor Magdaleną Oxford, dyrektorką Referatu Kultury Rządu Niemieckiego, Republiki Federalnej Niemiec, którą w tym momencie serdecznie zapraszam do siebie, żebyśmy obydwie powitały Państwa. Schowa, która posiada bardzo cenny zabytek, staromiejski cmentarz ewangelicki, powstały w 1609 roku, no, zaprosiła i podjęłyśmy tutaj właśnie takie działanie, żeby o zabytkowych cmentarzach porozmawiać. Zyskałyśmy też partnerów w tym działaniu. Partnerem w działaniu jest Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pani Barbara Bielinic-Kopeć oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Głogowskiej, które bardzo serdecznie witam w tym momencie. Obecny tutaj zarząd, jak również burmistrza miasta Kożuchowa, pana Pawła Jagaska. Proszę Państwa, no, wypadek losowy spowodował, że pani Barbara Bielinic-Kopeć nie może być z nami. Serdecznie Państwa wszystkich uczestników forum pozdrawiam. Życzę owocnych obrad. Już od samego początku, tak jak powiedziałam, zaznaczyłam, oddając jak gdyby znaczeniu takiemu spotkaniu, uważam ją za bardzo cenną inicjatywę. Serdecznie witam również Państwa, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, bo forum byłoby niemożliwe, gdyby nie Państwo, którzy na nasze zaproszenie odpowiedzieli przygotowaniem materiałów, które za chwileczkę usłyszymy. Tematyka dotyczy cmentarzy powstałych właśnie w czasach nowożytnych na zasadzie Godes Acker, Campo Santo, także taki był klucz zaproszenia Państwa tutaj do prezentacji. Także dziękuję w tym momencie wszystkim naukowcom, osobom zaangażowanym w ochronę dziedzictwa, a po kolei Państwa poznamy w ciągu dzisiejszego dnia. Dziękuję, że tak licznie przybyli Państwo z różnych stron Polski, jak również mieszkańcy Wschowy, zaangażowani przedstawiciele władz i również samorządów, również na szczeblu wojewódzkim, jak i powiatowym, także dziękuję za znalezienie czasu. Z nami są również goście z Niemiec i w tym momencie serdecznie również witam. Herzlich willkommen, die Gäste aus Deutschland, dass Sie zusammen mit uns werden heute zusammen. Ja, besser in Deutsch spricht Magdalena Oxford und in diesem Moment bitte sagen etwas, ja? Herzlich willkommen zur Veranstaltung des Museums hier in Frohstadt und des Kulturreferates. Ich möchte nur sagen, dass mehrere Personen angekündigt wurden. Leider haben wir Besuch des Bundespräsidenten. Daher sind die Kollegen hier, die schon seit Monaten auch mit uns zusammenarbeiten, heute leider plötzlich abwesend. Chciałam powitać Państwa serdecznie, również mówię w języku polskim. Chciałam usprawiedliwić trochę kolegów z Niemiec. Mamy tutaj forum, które zaczęliśmy z Martą, prawda, również właśnie przed telewizją. Pomysł powstał rok temu. Jest to forum polsko-niemieckie i przepraszam, że moi koledzy z Niemiec, niektórzy nie przyjechali, ponieważ nagle pan prezydent Republiki Federalnej Niemiec się u nich zapowiedział w muzeum. Z dnia na dzień także przygotowania, które już trwały po prostu miesiące i tygodnie i mieli tutaj występować, nie mogą z tego względu przyjechać, który ja bardzo rozumiem, ponieważ jakby prezydent Republiki Federalnej Niemiec do mnie przyjechał, to ja bym też niestety tutaj nie była. Także przepraszam, ale chciałam zapewnić, że współpraca jest, że wymiana jest i że niektórzy też przyjadą i będą bardzo krótko z nami, ale będą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Tutaj już przeszliśmy właśnie do programu i zapowiem, że wystąpienie pani Margit Kempken jak najbardziej będzie. Przyjdzie do nas z Görlitz, ale będzie mogła z nami bardzo krótko być, także proszę też Państwa, jeżeli będą pytania, wykorzystać ten czas. Natomiast z przykrością muszę zawiadomić, że pani doktor Ani Kitz, przedstawiającej, prezentującej najstarszy właściwie cmentarz nowożytny o założeniu Campo Santo z Halle, dzisiaj z nami nie będzie. Ja myślę, że pani doktor Anna Kitz dotrze do Wschowy na pewno, bo wykazała bardzo duże zainteresowanie. Drobna jeszcze zmiana w programie, to ostatnie dwa wystąpienia
zostały zamieniona kolejność, czyli pani Bożena Pyter, prezentując prace renowacyjne na cmentarzu przy Kościele Pokoju w Świdnicy, będzie wcześniej prezentowała swój materiał przed panem Wojciechem Kapałczyńskim. Pan Wojciech do nas też dojedzie. Także rozpoczynamy forum i zapraszam w tym momencie pana Andrzeja Mariusza Wieczorkowskiego, antropologa kultury, historyka sztuki, fotografa, obecnie prezesa Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie, ale również Skowianą znanego z prac na właśnie Saromińskim Cmentarzu Anglickim, jak również na dawnym cmentarzu katolickim. Dzisiaj ten, powiedzmy, kompleks umownie nazywamy lapidarium, który do momentu stanu wojennego wykonywał prace badawcze, dokumentacyjne. Także pierwsze wystąpienie dotyczy Staromiejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie, dramaturgia przemian kulturowych od Bożego Pola do lapidarium. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Ja mam silny głos, może bez mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja jeszcze może dodam jedną rzecz. Chciałbym przywitać panią Martę w imieniu organizatorów, prelegentów. Osobę, która jest jednym z najważniejszych filarów kulturowych tego miasta, która temu miastu siłą, mimo że jest osobą, kobietą postury drobnej, siłą co najmniej trzech, a nawet czterech mężczyzn, wykonuje tutaj niezwykle wprost dzieła, niezwykle wprost rzeczy. Jednym z efektów są te konferencje. Także proszę Państwa, ja proszę o oklaski dla pani Marty. Dzięki niej to wszystko się tutaj dzieje i dzięki niej również cmentarz ewangelicki we Wschowie ma godną opiekę, bo to z tym było różnie. Proszę Państwa, ja staję przed takim problemem, ponieważ to jest taki materiał rzeczywiście przygotowany do publikacji, uzupełniający właśnie tylko sprawy samej dramaturgii tego, co się działo na tym cmentarzu. Bo to jest cmentarz nieprawdopodobny. Jego historia jest nie mająca, nie dająca się porównać z czymkolwiek innym, nie tylko z cmentarzami, ale i to nie w skali miasta, ale powiedziałbym w skali Polski. Tutaj się działy rzeczy niezwykłe. Co ciekawe, to się dzieje dalej. Współczesny, między innymi w 1945 roku, również ma niezwykle zupełne miejsce w tej całej dramaturgii. Ale ponieważ odnoszę wrażenie, że większość z Państwa w ogóle nic o tym cmentarzu nie wie, w związku z tym będę musiał wypośrodkować to, mając pół godziny czasu, z jedną jeszcze rzeczą. Pomyślałem o tym, że pójdziemy na cmentarz, pani Marta nas tam zaprasza, więc ja przygotowałem spory zestaw zdjęć, które pokażą Państwu, wyjaśnią niektóre przynajmniej elementy tej zawiłej i przedziwnej historii tego miejsca. I to będzie takie no, w pół godziny niewiele chyba więcej uda się zrobić. Więc mogę odesłać Państwa od razu na wstępie. Rzecz, o której będę mówił, początek historii jest w takiej książce przez panią Martę wydanej, potem Ziemia Wschowska w czasach starosty Jeronima Radomińskiego. Tam jest duży mój tekst na temat powstania tego cmentarza i tych wszystkich wątpliwości. Proszę Państwa, cmentarze to są rzeczy, które w kronikach, ludach mają zazwyczaj jakieś marginalne informacje, niewielkie. Gdzieś to jest na krawędzi czegoś, gdzieś zaśladowane, gdzieś mętnie, niejasno. Żeby z tego wszystkiego wyłowić fakty, po pierwsze, fakty dające się zweryfikować i sprawdzić, a następnie ułożyć to w jakiś ciąg narracji, nie sprawą prostą. Szczególnie przy takich zdarzeniach jak we Wschodzie. Więc ja może zacznę od tego, że w ogóle powstanie cmentarza wyglądało dość dramatycznie, ponieważ protestanci przejęli farę po katolikach. I tam był cmentarz typu Atrium Ecclesiae koło kościoła, gdzie chowali się. Katolicy zostali wyrzuceni poza mury miejskie. To nie cmentarz ewangelicki, ale katolicki jest pierwszym cmentarzem w Sorii Extramuros. Ale absolutnie nie jeden z pierwszych cmentarzy, było wiele, wiele więcej. Z tym, że mieli takie szczęście, że za murami zaraz, bardzo niedaleko od tego miejsca, gdzieś tu, mniej więcej gdzieś budynek sióstr zachodnich, znajdował się kościółek Wszystkich Świętych, maleńki, przy którym był stary cmentarz, nieczynny.
Historia cmentarza jest szalenie ciekawa, ale nie, wykorzystano ten cmentarz, jak i wykorzystano kawałek koło kościółka i tam powstał ten nowy cmentarz katolicki, który do początku XIX wieku katolikom służył. Katolicy odzyskują farę w 1603, protestanci muszą się wynieść. Powtarza się dokładnie ta sama historia. Gdzie się przenieść? Nie mają ani świątyni, ani nie mają cmentarza. To jest dramatyczne wyzwanie dla Lauterbacha, ponieważ groziło młodej gminie usunięcie obiektów kultowych podstawowych poza mury miejskie. Dla nas dzisiaj poza mury miejskie nie znaczy nic, że się puste słowo. Natomiast to był dramat. Wyrzucenie cmentarza, wyrzucenie kościoła poza mury miejskie. Więc Herberger z tego rozwiązania wychodzi pewnym ślizgiem, gdzie zbór w kamienicach, które były kiedyś zresztą fortalicją, tu się zupełnie nie zgadzam z niektórymi propozycjami, to była adaptacja wcześniejszych urządzeń fortalicyjnych, czyli już nie w mieście, bo nie w mur, ale między wałami a murami blokuje zbór, z cmentarzem jest znacznie gorzej, ponieważ nie ma miejsca, nie ma kawałka ziemi, na której by można było pozostać i chcą mieć ten cmentarz w obrębie murów, tak jak wszystkie cmentarze w tym czasie były w Europie, większość. Dostają ziemię. Tam, gdzie dostali tą ziemię, tam mogli, no bo za folwarkiem środkowym, miejskim, w towarzystwie dość nieciekawe, bo tam było wory, stajnie, takie historie i tam powstaje pierwszy skraj tego cmentarza, pierwszy odcinek. Autorem tego pomysłu jest Herberger. Ja użyłem określenia, wielokrotnie używałem, typu camposanto. To nie jest żadne camposanto. To jest cmentarz. Ja to dokładnie wyjaśniam, który powstał z podobnych potrzeb, jak powstawały camposanto. To znaczy trzeba było stworzyć miejsce święte, miejsce wydzielone z przestrzeni świeckiej w jakimś owocnym miejscu i trzeba znaleźć było formę tego możliwą do zaakceptowania przez ludzi. Nie było to takie proste. Problem jest taki, czy ten cmentarz, kiedy on powstał, bo naprawdę my znamy datę pierwszego pochówku. Pierwszego pochówku, zresztą ciekawego, że to był akurat polski burmistrz, Polak, jak miał na imię? Stefan Korczak. Rzecz ciekawa, że ten burmistrz, zarazem pisarz miejski, był poddanym starosty Kielczewskiego. Był jego poddanym i jego teściowa ofiarowała. Był po prostu niejako własnością starosty, więc taka sytuacja. I teraz jest pytanie takie. Ten potrzeb jest dość dziwny. Natomiast nie można ustalić dokładnie, kiedy tą ziemię zakupiono. Jeżeli go pochowano 1 marca, dobrze mówię, 1 marca, wówczas musiał cmentarz w jakiś stopniu być przygotowany od strony, powiedzmy, przez wszystkie denominacje chrześcijańskie przyjmowane w zasad. Musiał być wydzielony, wyłamany z przestrzeni. W Rzeczypospolitej taką granicę na przykład rów uważano, czy wał ziemi. Więc coś takiego musiało być. Jakikolwiek płot, nie mogło to być nierozgrodzone. Było absolutnie nie do przyjęcia. Tak przez katolików, jak i protestantów. I teraz, czy można było przez, zima była dość ostra tego roku, czy można było przez 2 miesiące witrynowymi kurzami i drewnianymi łopatami przygotować tej wielkości cmentarz, na którym pochowano tego Korczaka. Nasuwa się tu hipoteza, że prawdopodobnie ten cmentarz był przygotowany już sporo czasu wcześniej. Natomiast nikt nie chciał się na nim pochować. To nie jest taka hipoteza sobie lekka, ponieważ, proszę Państwa, w momencie, gdy powstał cmentarz powązkowski w Warszawie, tam przymusowo nawet chowano ludzi, więc ludzie te trupy zabierali, wykopywali, tam pilnowano. Dopiero biskup jeden z biskupów wileńskich, w testamencie zażyczył sobie pochowania na tym cmentarzu powązkowskim i od pochówku tego biskupa dopiero można było mówić, że cmentarz zaczął funkcjonować. Ludzie zgadzali się. Proszę Państwa, w 82 procesie w Lewskowie powtórzył. Powstał nowy cmentarz komunalny. Nikt nie chciał się na tym cmentarzu pochować. Przecież on stał długi czas pusto, ludzie bronili się rękami, nogami, nikt nie chciał na tym cmentarzu się pochować. Cóż mówić o Wschowie z początku XVII wieku? To są pewne problemy, które bardzo ciekawe. Może są one nudne dla osób niezwiązanych z cmentarzami, ale jeżeli jesteśmy w gronie osób, które się cmentarzami nie, więc myślę, że te szczegóły są bardzo ciekawe. Jak powstaje ten cmentarz? Ten cmentarz następnie
zostaje wygrodzony, zostaje ogrodzony murem. Ja zaraz o tym murze będę mówił. Do dziś nie wiemy dokładnie, kiedy ten mur powstał. Na pewno już istniał w 1617 roku, w 16, bo została pani Kelber pochowana. To jest najstarsza płyta pierwotnym miejscu. I ten mur musiał już być. Badania, które prowadziłem, nie byłem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to, czy powstał w jednym rzucie, czy też w odcinkach, dlatego że to był ogromny mur. To ilość cegły, która została użyta, na pewno była większa niż do murów na przykład wielkości brytyjskiej. Także to musiało bardzo dużo kosztować. Źródła na ten temat byli ciągle również Lautenbach, a Lautenbach ma taki zwyczaj, że on w dziwnych różnych momentach lubi milczeć. Albo mówi tak coś niejasne. Tu nic nie wiemy o tym. Niemożliwe, żeby o tym nie wiedział. I ten pierwszy cmentarz. Ja teraz pokażę Państwu, spróbuję pokazać, jak to w ogóle wygląda. Cały mur został wybudowany z uwzględnieniem technologii takiego muru. To znaczy, były to miał około 2 metrów wysokości i był wypełniony takimi arkadami ślepymi i dookoła nie szedł, z dalszym półwidokiem. I teraz te arkady miały bardzo ciekawe przeznaczenie. Nie wiem, czy był to zamysł pierwotny, ale co z po statystyku, nie? Raczej tak, czy też po prostu kwestia pewnych przypadków. Otóż taka jedna arkada znakomicie się nadawała na zestaw małżeński dwukultowy, jak najczęściej wtedy lokalizowany. Powodowało to, ułatwiał bardzo lokalizację, ponieważ wystarczyło tylko rozkuć tutaj ten element, to jest trochę późniejszy element, i po prostu płyty wstawić, zamurować. I będziemy w Bytomiu Brzęskim. Ja nie badałem Bytomia, nie wiem, ale mniej więcej cmentarz we Wschowie w początku XIX roku bardzo przypominał ten mur, który tam jest. Ja też od razu powiem, ja użyłem sobą ściany, później powiem, przejdę na tą właściwą terminologię. I teraz obok tego. Moment. O, i tu jest, proszę Państwa, ta płyta, o której wspomniałem, pani Kerber. Widać bardzo wyraźnie łuk muru, prawda? Ten. Płyta jest wskaźnik. Tak, to jest taki czerwony przycisk, O, dziękuję. Tu bardzo wyraźnie widać łuk muru i płyta wmurowana. To jest najstarsza, przynajmniej na obecny stan wiedzy, płyta w pierwotnym miejscu, nienaruszona, nieprzeniesiona, w takim układzie pozostała. Widać tu również fundament muru, stopę, cztery cegły, właściwie piąta to już była do stopy fundamentowej, cztery cegły, poziom arkady, poziom tej blendy i wmurowywano dalej te płyty. Oczywiście bywało różnie, to znaczy płyta pani Kerwer pokazuje jakby takie najbardziej proste rozwiązanie, ale bywały i inne, bardziej bogate. To znaczy wyłącznie ten mur był traktowany jako fundament, część dolna i dalej dobudowywano górę rozwijano. Proszę Państwa, tu jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Ja to przemówiłem. To jest rzecz niezupełnie niezwykła. Protestanci stanęli przed niezwykle dramatycznym wyborem. W momencie, kiedy w pewnym farze mieli swoje nabożeństwa, zmarli, gromadzili się na cmentarzu przy kościelnym oraz w kryptach, żyli pod sklepieniami kościoła. Czyli ten eschatologiczny zbór żywych i umarłych był razem. To było strasznie ważne. I teraz następuje to pęknięcie. Zmarli zostają przeniesieni zupełnie w inne miejsce. Tam jedni oczekiwali na zwiastowanie, na pojawienie się Chrystusa,
zmarły stanie, ci do przejścia do życia wiecznego i to wszystko tak trwało i miało trwać. I teraz ci zmarli zostali odsunięci. Trzeba było znaleźć formułę, która by pozwoliła zaakceptować testa rzeczy, a nawet znaleźć, powiedzmy, pewną mitologię, która by to wyjaśniała i bardzo do ludzi zbliżała. Zatem powstało coś, co można by nazwać świątynią na wolnym powietrzu. Po prostu cmentarz, zresztą takie definicje się, powiedzmy, w terminologii tej nauki o cmentarzach pojawia, jest to świątynia pod gołym niebem. Zaczęto traktować cmentarz jako zbór zmarłych. Tylko tu dochodzi jeszcze jedna rzecz zasadnicza. My dzisiaj nagrobki traktujemy zupełnie inaczej niż te płyty, które były i nagrobki. Otóż dla zmarłych w tym czasie samo miejsce lokalizacji trumny nie miało żadnego znaczenia. Brało się to z tradycji Atrium Ecclesiae, gdzie czas spoczynku nawet niekiedy nie był 30 lat. Mało ziemi, wykopywano często jeszcze niezupełnie zgniłe ciała, ładowano do kosmic. No, jaki taki status trwałości zapewniały krypty podziemne, ale to było dla duchowieństwa oraz dla ludzi bogatych. I już nikogo nie interesowało, gdzie zakopano w tym Atrium Ecclesiae, bo to były groby duże, duże zbiorowe, tam ładowano te trumny po latach translacja do kosmic. I teraz to zostało dokładnie przeniesione na cmentarz. Płyta nagrobna znajduje się w ścianie. Paradoks w ogóle tych płyt jest taki, że one się w ogóle wywodzą z płyt sarkofagowych, że one się wywodzą z płyt kładzenia. Ale tu jest we wschowie, na przykład nie jest na terenie, na przykład w Hale bodajże. Są na ziemi. Tak, są na ziemi. Teraz tu przyjęto tradycję płyty znajdującej się w ścianie. I ciała były składowane w przestrzeni, w tym drzewowisku, w takim wielkim, które mniej więcej w strukturze zbioru odpowiadało przestrzeni kwadratu z populi, czyli tego miejsca dla wiernych, ale tych o tym statusie, że tak powiem, niższym. I tam już nie było istotne, gdzie znajdował się który z nich. Rzecz jest teraz bardzo ciekawa, że były to groby masowe. I proszę Państwa, wszystko to trwało do czasów Herbergera, który był ideologiem tego wszystkiego. Po śmierci Herbergera rzeczy nam się zmieniły. Po pierwsze pojawia się pochówek w kryptach etyjskich, co było za Herbergera nie do przyjęcia. Chowa się panią Radomicką. Chowa się. Później będzie jeszcze dalej. Tam jest problem tych piwnic, że to po tym budynku. Trudno powiedzieć, czy to są po tym budynku, czy one są z czasów późniejszych. W każdym razie tam były składowiska trumny również. I mieszczaństwo po śmierci Herberga zaczęło się buntować. Nie chciało, nazywało się te groby, tak eufeministycznie nazywał młodszy Herberger syn zwalanego Fratres in Unum, bracia w jednym. To była taka nazwa tych mogił zbiorowych, a to były groby masowe. Oczywiście mieszczaństwo organizowano również wspólne pogrzeby. Absolutnie patrycja, mieszczaństwo sobie tego nie życzyło. Chciano odrębnego miejsca i odrębnego pogrzebu. Oczywiście młody Herberger przegrał tę sprawę. Bardzo dobrze, wszystko to Państwo ze szczegółami znajdą, to jest też zabiłe sprawy. W każdym razie odstąpiono od tego zwyczaju. I nastąpiło nieprawdopodobne pęknięcie, kolejne pęknięcie dramatyczne w tkance gminy ewangelicznej. Stają protestanci, jeżeli teraz chcą, żeby zachowywać miejsce, przynajmniej jakiś czas wówczas, trzeba zwiększyć areał ziemi. Albo ograniczyć częstotliwość pochówków. No bo nie ma innej możliwości. Biorąc z tego tak, że za ścianą zachodnią, powstaje nowy cmentarz. Enigmatycznie, Lauterbachowi nawet nie chce wyjść spod pióra nieraz prawdziwa nazwa tego cmentarza. Nazywa to nowym cmentarzem. To nie był nowy cmentarz, to był cmentarz dla ubogich. Ja pokażę teraz Państwu mniej więcej na planie, jak to wyglądało. Jest znakomity plan.
Tak to mniej więcej wygląda. To jest ten słynny plan dołączony do jego królewskiej mości. Takiego nazywa tego inwentarza miasta. I co tutaj widać? Widać to, co nas... To jest to stare, w cudzysłowie, Camposanto. A to jest ten cmentarz nowy. Ten nowy cmentarz. I proszę zobaczyć, że to jest koniec XVIII wieku. Tu nie ma drzew. Bo tu każdy metr kwadratowy ziemi miał ogromną wagę. A tutaj chowano obok. Co więcej, ten cmentarz miał jeszcze jedno znaczenie, ponieważ zarazy, które to miasto dziesiątkowały niekiedy, no powodowały, że było 2000 czy 4000 ofiar. Wówczas olbrzymie masowe groby mogły powstawać tylko na tym cmentarzu, no, który był traktowany jako przestrzeń dobrze. Ale teraz patrząc chociażby po prostu z optyki Herbergera, stworzenie nowego cmentarza, drugiego dla obok, to jest tak, jak gdyby obok zboru, który prawie jest, wybudować drugi, gorszy, jakiś drewniany, i powiedzieć, to jest zbór dla obok, ponieważ była to ta jedność eschatologiczna, po prostu. Nie do pomyślenia. Niestety to pęknięcie następuje. I to jest właśnie taki dość symptomatyczna data, w której się, zresztą dla protestantyzmu wschodzkiego, ta heroiczna epoka, Herbergerzeit, odchodzi do przeszłości. Ja szczegóły mówię to zupełnymi skrótami, ale to są rzeczy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I teraz, co się dzieje dalej z tym cmentarzem? Jak pokażę Państwu, jak on wyglądał, to są z moich prac, które prowadziłem, teraz to nie to. Proszę Państwa, dokonaliśmy odkryć niesamowitych. To jest coś, co w historii w ogóle tej dyscypliny leczenia chyba nikomu się to nie udało zrobić. Mianowicie, proszę Państwa, to jest za bramą, to jest płyta Herbergera, czyli to miejsce numer jeden na tym cmentarzu. I okazało się teraz, że pod płytami, to są miejsca pierwotne, absolutnie sprawdzone, osadzone w murze pierwotnym na wysokości 4 cegie plus 5 na stopie, wszystko się zgadza. Przed płytami znajdował się pas bruków. Brukowana ścieżka. Jak to wyglądało dalej? Tu widać w innym ujęciu to samo. To jest płyta Herbergera jeszcze. Widać kawałek tej ścieżki. Ona się kończyła takim rynsztokiem z mankietem. To brukarze nazywali mankietem. Ja zaraz pokażę bliżej, jak takie coś. O, to jest kawałek dalej tego bruku. Tutaj bardzo ładnie widać kawałeczek tego bruku, ten rynsztok z tą ścieżką. I cały cmentarz dookoła miał tego rodzaju możliwość komunikacyjną, przynajmniej część tego cmentarza, bo jeszcze dalej było dziennie. To są rzeczy nieprawdopodobne, żeby móc uchwycić taki moment dla cmentarza z początku XVII wieku, gdzie no Państwo mają bolesną świadomość, że cmentarz żywi się sam sobą, że cmentarz się zjada, że cmentarz trwa w procesie ciągłego samolikwidacji. Stałe punkty na cmentarzu, szczególnie starym, są niezmiernie rzadkie. I tu coś takiego się udało zrobić. Jak to wyglądało dalej? A, jeszcze może wrócę. Pokażę, bo tutaj również się udało znaleźć rzecz niebywałą, bo ja chcę troszeczkę to z tymi badaniami połączyć. Proszę Państwa, okazało się, że płyta, że były malowane, to wiemy. Uwaga, te płyty były okropne. To jest dokładnie to samo, co z rzeźbami greckimi. Czyli ktoś z Państwa widział kolorystyczną rekonstrukcję rzeźby greckiej. To jest to po prostu przykład z naszego mówienia złego smaku. Ta biała Grecja w ogóle nie istniała. Grecja była jak Bizancjum, była kolorowa, w ostrych kolorach, potworny realizm twarzy, niekiedy stroje kiecki, jakie zakładane na te rzeźby. Dokładnie te piękne, szare płyty, wszystkie były wymalowane i w sposób straszny. Ale było również malowidła, one z tych płyt były zmywane, schodziły i niekiedy jeszcze coś. Podstawowy błąd, który się popełnia w konserwatorstwie płyt nagrobnych, nie prowadzi się badań
czy są pozostałości barwników. Bo, o, jak wiem, teraz. Ale ja o to walczyłem, no przecież po prostu szlifowano, czyszczono i koniec. Natomiast tam jest cała masa informacji. I jak będziemy na cmentarzu, można znaleźć tak zwane cienie. Cienie kolorystyczne, one przeniknęły przez podkład i schowały się. Już 5 minut? No to nie zdążyłem właściwie nic. No może o tym to przypuszczę, to ma raz. Chcę pokazać może jedną rzecz na koniec. Zaraz, gdzie ja tu jestem? Bo mówiłem o bruku. Chyba za jedno z największych odkryć, które udało się zrobić, to było to, co... To jest, proszę Państwa, zdjęcie z początku lub z końca XIX wieku, miejsca, o którym chcę mówić. To jest obelisk Herolda. Tutaj domek pastorów i tu taki późniejszy już obelisk. Teraz, proszę Państwa, przez zupełny przypadek odkrywamy, że po środku cmentarza znajduje się taki plac. Plac jest na całość położony. To jest po prostu rewelacja zupełna. Ponieważ Lauterbach, opisując miejsce grobu Herbergera, pisze o placyku, na którym panowie precertorzy z chłopcami śpiewają tam pieśni pochwalną Matkę. I teraz ten placyk udaje nam się znaleźć. Tu widać dalej sondę, bo to jest jeszcze ścieżka. Szukamy dalej, puszczamy sondę. Co się okazuje? A, jeszcze ten placyk widziałem w innym ujęciu, z tym bardzo ciekawym mankietem, z tą formą taką rynsztoka bardzo ciekawą. I proszę Państwa, rozszerzamy sondę. Okazuje się, że do bramy prowadzi 70 cm pod ziemią ścieżka kamienna, łącząca się z tym placem. Również wspominana przez Lauterbacha. Także mamy element nieprawdopodobny. Założenia przestrzennego cmentarza z XVII wieku w obrębie grzebowiska, tego kwadratu z pompą, gdzie po prostu mielona, ta ziemia była mielona, przemielona, został trwały element, który przetrwał. Proszę Państwa, nie tu, nie do końca przetrwał, ponieważ poprzednia dyrekcja zniszczyła to, ten bruk został zerwany i zastąpiony jakimiś kocimi łbami. Państwu to pokażę, bo tam prokurator powinien się tym zainteresować, no ale jakoś nie zrobił tego. I teraz dalej. Tu, no dalej, o proszę, ścieżka podkopana, tak wygląda. A więc pierwotna ścieżka z pierwotnego układu cmentarnego, to jest po prostu sensacja. I teraz jeszcze chcę pokazać na rynku. Mam 5 minut, więc termin ekspresowy. To już nieistotne. Teraz dalsza część. Chciana. Proszę Państwa, pokazałem ten kawałeczek tego zdjęcia starego, gdzie widać. Teraz próbujemy sondami, idziemy w drugą stronę. Okazuje się, że stojący obok kapliczka, domek pastorów, obejście, ma własne założenie przestrzenne. To jest po prostu sensacja zupełnie. Tutaj widać tą ścieżkę. Tu niestety na skutek pracy korzeni nastąpiły jakieś zarwania, jakieś niejasne, nie dające się rozszyfrować technicznie już zupełnie rzeczy. I tak domek pastorów wyglądał, kiedy go zostaliśmy. Została metoda konserwatorska, zdejmuje się dach i nie ma się pieniędzy na położenie nowego. Stoi 4-5 lat. Przecież między innymi tak chciano załatwić cmentarz w Wierzchowie również. Na szczęście się nie udało. I teraz to tak wyglądało na wyjściu. I proszę zobaczyć, jedziemy dalej. Okazuje się, że jest piękna podkowa brukowana z rynsztokiem, idąca wzdłuż tego domu pastorów. O, zaraz, chciałem to obrócić. A nie, no to już odpuszczę. To można do przodu. Dobrze. Zaraz. Coś jest tego. I w drugą stronę widać. Tego już nie ma. Tam to fragmenty. I jeszcze raz widać tak. I to jest bardzo rzecz ciekawa. To jest płyta Lauterbacha. Ta płyta, proszę zobaczyć, jest postawiona na ścieżce, gdzie musiała być przynajmniej 30 cm pod ziemią.
Święta Prepara 1728. Ale z małżonki. Ale z Prepara jest to samo. Jest zupełnie to samo. Po prostu już ścieżka była w 1700 roku, już po 30-centymetrową warstwę ziemi. Ponieważ ten fundament aż tyle wyniósł. Proszę Państwa, ja no to jest właściwie, no, czasem chciałem pokazać inne, ponieważ dokonaliśmy tu odkryć niezwykły zupełnie. Może nawet, no, bez tej dokumentacji tego się nie da zrobić. Teraz jedną z dramatów tego cmentarza to jest to, co się z tym wszystkim, co żeśmy wtedy znaleźli, co się stało później. Jak to zostało niszczone i dlaczego? Ponieważ, no niestety, ja dzisiaj, oceniając moje prace tam, proszę Państwa, znaczy, o co chodziło w dwóch słowach, chociaż powiem, z tym cmentarzem, chodziło o jedną rzecz. Ministerstwo Kultury, którym byłem ekspertem i doradcą, odkryło masową akcję, masową likwidację cmentarzy na ziemiach zachodnich, akurat szło województwo, powiat lubski. I zobaczyliśmy ogromną ilość nieprawdopodobnych, wspaniałych rzeczy, któreż konserwator miał gotową na ksero odbytą taką opinię. Na cmentarzu nie znaleziono żadnego obiektu architektonicznego z rehabilitacji. I teraz znaleźliśmy taką lukę w prawie, która mówi, że obiekty zabytkowe na cmentarzach jest obowiązek przeniesienia do lapidarium. I myśmy postanowili znaleźć jeden cmentarz, na którym takie lapidarium można by było zrobić. Mieliśmy dwa do wyboru, właśnie 2,5. Kożuchów, Wschowę. Nawet był brany pod uwagę Bytom Odrzęcki. Wschowa była o tyle, aż trudniejsza od Kożuchowa, miała tylko to, że po prostu była katolicka i protestancka i była obiektem większym. Oczywiście wszystkie te działania zmierzały do stworzenia tego lapidarium. Ja w to nie wierzyłem i ci zbuntowani ludzie, bo to właśnie taka konspiracja powstała w ministerstwie, że po prostu dziś dopiero widzimy rolę pewnych ludzi, nadzór i takie lapidarium nie mogło powstać, nie powstało. Nie było takiej możliwości. To, no to tyle. Natomiast jak będziemy na cmentarzu, to ja tam jeszcze pewne rzeczy Państwu pokażę. Natomiast w publikacji to szerzej omówię, no bo to, natomiast polecam tą, to, a jeżeli, bo to jest ta książka, czy nie ma? Nie, już na pewno. Czy pana, ale w bibliotekach jest? To proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chce, to ja wyślę mu mailem ten tekst. Jak mi da maila na karteczce, to ja mu to po prostu prześlę, jeśli zainteresowany. Dziękuję bardzo.